Hej, tu Misia, witam Was na moim kanale i moi drodzy, jak widzicie, jestem w domu, bo dzisiaj robimy porządki w sprzęcie. Stwierdziłam, że zrobię to w domu na spokojnie, planowałam na balkonie, ale niestety pada deszcz, także będzie trzeba to zrobić w domu, w salonie. No trudno, potem po prostu odkurzę, umyję podłogi, bo pewnie trochę się posypie brudu. Mam w planach posprzątać sprzątki, Mam w planach posprzątać szczotki, ochraniacze, buty, zobaczę, co jeszcze mam w samochodzie, co można byłoby ogarnąć. Ja jestem osobą, która uwielbia, jak jest czyściutki sprzęt, także regularnie staram się to robić. No a teraz już nie wygląda on najlepiej, także czas najwyższy. No i co? Do dzieła! Okej, wszystko już tutaj na mnie czeka do sprzątania. Jak widzicie, mamy ochraniacze, moje buty, które wyglądają tragicznie, jak teraz tak patrzę. Kuferek ze szczotkami, tam wszystko będę wyjmować, sprzątać każdą szczotkę. Przygotowałam sobie również rzeczy do, już wiecie, mycia, czyli wiadro z wodą, z płynem, gąbeczkę, najlepszą szczotkę, ona jest z firmy Noble i zaraz Wam w ogóle dam kod do Noble na wszystkie rzeczy, ale ja szczególnie, jeżeli chodzi o takie jeździeckie sprawy, no to polecam Wam tę szczotkę, bo jest genialna. Link będzie do niej w opisie. Zbiera fenomenalnie wszystkie kłaki. Jak widzicie, tutaj jest trochę białych kłaków, bo jeszcze czyściłam kanapę. Ja też mam taką drugą szczotkę, którą się szczotkuję na sucho swoje ciało, ale jedną mam taką właśnie do sprzątania i jest mega. Tutaj jeszcze płyn do skóry, oczywiście z Amigo. No i biorę się do dzieła. Dobra, jeszcze przed tym, jak przejdziemy do samego sprzątania, chciałam poruszyć temat mojego ukochanego, cudownego kuferka. I to jest w ogóle rzecz, którą dostaniecie pod nazwą kosmetyczka, kuferek na stronie Noble Cosmetic. I dużo osób się dziwi, czemu ja trzymam w tym szczotki. Ale powiem Wam, że przerobiłam masę skrzynek, jakieś właśnie dedykowane torby jeździeckie i nic tak dobrze mi się nie sprawdzało do trzymania szczotek i pielęgnacyjnych rzeczy, jak właśnie ten kuferek z Noble. Jest niezwykle pojemny, ma super przegródki. Teraz to nie będzie wyglądać najlepiej, bo jest po prostu tam bałagan. Ale są przegródki, jest tutaj jeszcze kieszonka dodatkowa i tam trzymam na przykład nożyczki, paski od czapraków, miarkę. A teraz mam dla Was kod zniżkowy 10% z hasłem TUMISIA na wszystkie rzeczy z Noble Cosmetic, ale ja szczególnie, jeżeli chodzi o taki jeździecki światek, polecam ten kuferek XXL oraz właśnie szczotkę Tampico, bo ona no sprząta wszystko. Te kółaki tak pięknie schodzą, pokażę Wam w ogóle. I jeszcze ten kuferek jest dostępny w drugim kolorze, uwaga, w takim przepięknym beżowym na stronie Noble. Co prawda wiadomo, no beżowe rzeczy szybciej się brudzą, ale jeżeli ktoś też chce beżowy kolorek, to jak najbardziej jest dostępny. Na przykład na zawody fajnie byłoby mieć taki beżowy. U mnie pewnie tak się to właśnie stanie, że ten będę zabierała na zawody, a ten będzie do takiego codziennego użytkowania. Także jeżeli chcielibyście również zakupić sobie taki kuferek na Wasze szczotki jeździeckie albo w ogóle cokolwiek innego z Noble Cosmetic, no to macie link oczywiście w opisie, a teraz zabieramy się za sprzątanie. No dobra, teraz jest tutaj pełno piachu i tak dalej, ale chociaż możecie zobaczyć, jak fajnie można przegrodzić sobie na przykład szczotki i jakieś płyny. Tutaj macie też dodatkową przegródkę, ta tutaj, o której już mówiłam, więc naprawdę jest bardzo, bardzo pojemny. A ja już wystawiłam wszystkie rzeczy i będę... O matko, spójrzcie na przykład na tą szczotkę, co ona tutaj przeżyła. A dobra, będzie czyszczone. Pierwszorzędnie zabieram wszystkie szczotki tutaj na kąpiel luksusową. Przyda im się na pewno, żeby się dobrze namoczyły. O, ta musi się dobrze namoczyć. Dalej mamy tą. Ta jest w ogóle najczystsza w sumie, ale... A też ją tutaj wykąpiemy. A co tam? Zgrzebło. No zgrzebło ten Magic Brush. No to paskudnik mały. Dalej ta do ogona grzywy. Tej w sumie chyba raz ją używałam, ale no jak już wszystkie, to wszystkie chyba też się zmieści. O, jeszcze jest jakaś? Nie. Tu mamy wszystko, a teraz będę ogarniać jakąś mokrą gąbeczką te płyny. Ogólnie no to tragedii tutaj jakiejś nie ma, ale wiecie, tutaj kawałek jakiejś kubki, tam jakiegoś czegoś innego, dziwnego, niezidentyfikowanego, o. Także lepiej to troszeczkę tam umyć.
ogóle zauważcie, jak Niko mi towarzyszy w tych wszystkich działaniach. Sprawdzę, czy po prostu dobrze sprzątam. Nie? No. I najgorzej ubrudzony smar do kopyt, oczywiście. Dajcie znać w komentarzach, kiedy wy ostatnio robiliście takie porządki w swoim sprzęcie jeździeckim. Jestem ciekawa w ogóle, co ile robicie takie porządki. No i od razu wyglądają jak nówki nieśmigane po prostu. No dobra, wytrzepałam je i umyłam im lekko podeszwę pod kranem, bo była masakra. Po prostu teraz jak jest ten okres już jesienno-zimowy, no to wiecie, błoto jest wszędzie, no i trudno utrzymać te buty w porządku. I czyścimy teraz dalej. No wydaje mi się, że wygląda już teraz to lepiej, a teraz użyjemy sobie tego mleczka. Tak obficie chyba je zaleję, żeby wypiły i takie, wiecie, się zrobiły bardziej mięciutkie. No i ojene, leci. No, powiedziałam obficie, to jest obficie. Nie no, wygląda to teraz klasa, powiem wam, że aż sama jestem zdziwiona, jak ładnie one mogą wyglądać. Zupełnie szczerze, najtrudniejszymi klientami do wyczyszczenia póki co są ochraniacze, bo one po prostu mają taki materiał, który no jest jak klej na te włosie. Dobra, poddaję się, biorę je do pralki. Poczytałam w internecie, że w sumie można je prać, więc stawię je po prostu na jakieś takie, wiecie, niską temperaturę. Nie za dużo może obrotów i spróbuję, jak sobie popsuję ochraniacze 3 w górze. Ochraniacze są już w pralce, dołożę jeszcze jeden ręcznik, już jeden jest na dole, tam są też te gąbki. Będą się prać, zobaczymy potem, pokażę wam efekt po. Teraz będziemy odkłaczać czaprak. O. No jak widzicie, już to leci. Naprawdę ta szczotka jest spoczko do tego. O. Lecą kłaki, lecą. Tylko wszystko mi się przesuwa, więc zrobię to na spokojnie i wam potem pokażę, jak wygląda czaprak. Po odkłaczeniu, a tu światło świdruje, czyli tak wygląda przed, no i po. I powiem wam, że mogłabym jeszcze bardziej go wyczyścić, ale ze względu na to, że nie idzie do prania, no to aż tak nie mam na to parcia. A spójrzcie, co tutaj jest. Doreczka, która tutaj w sumie po tej sierści wygląda trochę jak kasztan. Wyciągamy szczoty. Już się myślę, że dobrze namoczyły. Także po kolei siup. Dobra, i teraz będę szczotką je szczotkować jeszcze bardziej, żeby po prostu ten brud, wiecie, poschodził jak najbardziej. Tutaj muszę na pewno wyciągnąć ten syfik z grzebła. No a woda może nie widać, bo jest ciemne wiaderko, ale jest czarna. A z grzebu jest w sumie najtrudniejsze do wyczyszczenia. Tu trochę tego zostało, ale spójrzcie, ile za to wyjęłam. Masakra! No trudno, nie chcę już tego ruszać za bardzo, bo zaraz powyginam te zgrzebełka i tak już lekko są wygięte, w razie co po prostu wymienię szczotkę, no ale jeszcze myślę, że trochę mi posłuży, także zostawiam ją w spokoju. A tutaj reszta wyczyszczonych, proszę bardzo, nawet ta się całkiem fajnie umyła, więc powiem wam, że jestem z siebie zadowolona. Ej, serio, nie wiem o co chodzi, ale w swoich szczotkach znalazłam muszelkę. Jakiś śliwaczek musiał wejść i już nie wyszedł. Szczotki jednak wzięłam na zewnątrz, żeby się wysuszyły na spokojnie, bo w sumie pogoda jest taka, że jest dość ciepło i już nie pada, także niech sną, a teraz biorę się za torbę. Torbę wytrzepałam, ale tak jak widzicie, jeszcze mamy tutaj kurz, także zrobię ją chyba po prostu mokrymi ściereczkami, bo do prania to jeszcze nie ma sensu, aż tak nie jest uwalona. No i dosłownie 2 minuty roboty i torba wygląda jak nowa. Ochraniacze umyte, wyprane i powiem wam, że naprawdę wyglądają jak nówki. Tutaj trochę sierści zostało, no ale trudno. Mimo to jestem bardzo zadowolona z ich wyglądu. Dzień dobry, witam was w niedzielę, moi drodzy. Dokańczam tego vloga. Jak widzicie, jestem w stajni. Tondorka się na mnie już patrzy. Już wie, że będzie dzisiaj jazda. Co prawda w samej jazdy nie wiem, czy coś będę miała nagrane,
ale chociaż Wam pokażę, jak ładnie ułożyłam rzeczy w torbie na szczotki i wszystko jest takie czyściutkie i piękne i aż chce się jeździć, działać, no po prostu uwielbiam to uczucie, ale Dorka się patrzy. A w ogóle w Rio dzisiaj jest Hobby Horse o puchar Aleksy i teraz chyba się zaraz zaczyna potęga skoku, więc coś tam Wam nagram. Przyjechałam specjalnie wcześniej, żeby tą potęgę skoku zobaczyć. Ja na przykład nie jestem w ogóle dobra w takie skakanie przez przeszkody i myślę, że maks jakieś 80-90 cm i bym poległa, a zobaczymy, jak uczestnicy sobie poradzą z większymi wysokościami. Spójrzcie, jak tutaj, ile ludzi, no po prostu szaleństwo. I w ogóle ile z Was podchodzi do mnie, to jest takie słodkie. Dostałam nawet swoją, uwaga, pierwszą paczkę. Będę ją potem otwierać na odcinku. Mati prowadzi rozgrzewkę. Zobaczymy, jak mamy Elsa! Zaliczone, na prawo. Ola Kaczmarek. Zaliczone na prawo. Zaliczone. O! Na prawo. Te jestem ciekawa, dziewczynki, da radę. Ty, no jaka technika! No dobra. Mati, pierwsza dziama. O tak. Ale jest kozacka. Bolało. 3 godziny to robiliśmy, ale jest efekt. Poprawka cię czeka, nie? Efekt super, tak. Efekt jest. Super. Tak. Wow! Brawo! Super. Wow! No i tak właśnie prezentuje się mój porządeczek w torbie. Powiem Wam, że naprawdę rewelacja. Fajnie jest mieć tak wszystko czyściutkie, posegregowane. Lecę po doreczkę i wiatr jest okrutny. W ogóle dzisiaj jest tak zimno. Ale oczywiście musi być na samym końcu pastwiska. O proszę, taki spacerek do doreczki trzeba wykonać. I ciekawe, czy w ogóle chce jej się iść na trening. Dobra, idzie, póki co. No właśnie, już się fart skończył. Chodź, Doreczko, idziemy na trening. Będzie super. Nie, nie jest przekonana. No chodź. Chodź. Jednak muszę się skupić na tym, żeby ją poprowadzić. Chodź. No, dobry koń. O, jak idzie. Jaki niezadowolony klaczyk idzie na trening. Co to oni chcą od Dorki? No ochraniacze wyglądają po prostu jak nówka nieśmigana. Przepięknie się wyprały. My już z Dorką jesteśmy na hali. Wstępujemy się na trening. Oczywiście granatowy secik jest. Wszystko się zgadza. No i pewnie dzisiaj ujeżdżenie. No, muszę pochwalić dzisiaj Doreczkę. Była super. O, mam nadzieję, że nie zagłusza Myjka. Była taka skupiona. Naprawdę pięknie chodziła ujeżdżeniowo dzisiaj. Jestem z niej bardzo dumna. O, Dorka też jest z siebie dumna. Super jazda. Niestety nie mam jej nagranej, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że było ekstra, nie? O, tak! Wróciłam dopiero do domu i już się biorę za odpakowanie paczki. Tak jak tutaj w sumie prośba wskazuje, proszę otwórz na filmiku, także otwieramy. Jest pierwsza rzecz, czyli list i list przeczytam najpierw sama, a potem jeżeli ewentualnie będzie jakaś prośba, żeby coś na odcinku, to doczytam. Myślę, że tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Paczkę napisała. Otrzymałam paczkę od Idalii, za co bardzo, bardzo dziękuję. To jest po prostu przesłodkie. W ogóle Idalia podeszła do mnie, przywitała się i była taka urocza, także bardzo dziękuję. Tutaj również mam skład paczki już wypisany, no to zerkam, co tam się dalej kryje. Mamy koniki, figurki, ale super, jakie słodziutkie. Jeny. Mega dziękuję, są prześliczne, to jest jedna, a tu jest druga. Źrebaczek taki, no mega, mega dziękuję, nie mam takich żadnych figurek, także tym bardziej zaraz na półce sobie ustawię. Dalej mamy smaczki tutaj dla Doreczki. No i super, że to są takie smaczki, wiecie, nie robione własnoręcznie, tylko widać, że jakieś kupione, także będę spokojna, żeby dać to Dorce.
bo takie własnoręcznie robione, no to wiecie, zawsze może coś tam się dziwnego skwasić. Widzę muszelkę pierwszą i to jest muszelka z Turcji przywieziona, także super, też będzie na półce na pewno. Tutaj mamy coś słodkiego, yeah! Czyli to, co mi się kocha najbardziej, słodycze. Ja uwielbiam wszystkie słodycze z Milki i z Kindera, także jakby ktoś kiedyś chciał mi paczkę też zrobić, to takie info. I co jeszcze mamy? O, więcej muszelek. Tu widzę jeszcze muszelkę. Udało mi się wydobyć wszystko, czyli mamy coś słodkiego, mamy muszelki, smaczki dla Dorki i dwa koniki, za co bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście śliczny list. I Dalia, naprawdę buziaki dla Ciebie. Okej, czas kończyć tego vloga. Dziękuję Wam za oglądanie i szczególnie dziękuję osobom, które na Hobby Horsach do mnie podeszły. Super było Was zobaczyć na żywo, porozmawiać, przytulić. Naprawdę ekstra czas. A jeżeli chodzi o wysyłanie mi paczek, bo już dużo osób nawet na Instagram Stories pisało, czy można, żebym podała adres. Na razie nie można mi wysyłać paczek, no bo nie podam Wam po prostu swojego adresu, gdzie mieszkam, a chcę się dowiedzieć na poczcie, czy jest opcja, żeby otworzyć taką skrytkę, żebyście tam mogli wysyłać. Także jak się dowiem, to dam Wam znać. A my się widzimy w następnym filmie. Siema, nara!